A dla Pawła wzięłam koszulę. I w ogóle jak on zobaczył tę koszulę, to powiedział: okej, okej. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dzisiaj witam się z wami z Dietikon. Wpadłam tutaj dosłownie na chwilę, bo przyjechałam zrobić paznokcie. Ale świąteczne, więc w zasadzie w klimacie. To co, widzimy się za chwilę. Gotowe. Później pokażę wam w domu, jakie wyszły. A teraz lecimy na pociąg i zabieram was na małe zakupy. Idę właśnie do Depot. To jest taki sklep z ozdobami do domu, różnymi rzeczami. A że jest na dworcu i mam w zasadzie po drodze, to pomyślałam, że wpadnę, może znajdę jakieś fajne ozdoby. Dojechałam właśnie do Seal City i to tutaj będę dzisiaj robić zakupy, ale nie planuję kupować dużo. Zresztą w domu wam wszystko dokładnie opowiem, jak już będzie ciepło i sobie usiądę i sobie będę mogła do was pogadać. Pokażę wam też, co udało mi się dzisiaj upolować. I wiecie co, chyba jeszcze tutaj sobie pójdę do jednego fajnego miejsca, wezmę sobie jakieś jedzonko na wynos, bo chciałam to miejsce wam już dawno pokazać, a nie było okazji. No ale teraz chodźcie, zobaczymy, jak ładnie przystroili to centrum handlowe. Bo one też zwykle są dość ładnie przystrojone na święta. Nie ma w tym roku jarmarków, ale w kilku miejscach się utworzyły takie wioseczki, można powiedzieć. Chociaż to akurat pod City jest co roku. Jak widzicie, można tutaj sobie zjeść gorące kasztany, można zjeść raklet. Swoją drogą szykuję dla was odcinek o raklet. No jest całkiem fajnie i klimatycznie, także jeżeli mieszkacie w Zurychu, no to myślę, że mogę polecić to miejsce. Widzę, że też jakieś naleśniki tam sprzedają, pewnie jakieś grzane wino też gdzieś się znajdzie. No i całkiem sympatycznie. Teraz idę do sklepu, którego nazwy nie umiem wymówić, ale bardzo, bardzo go lubię. Mają naprawdę bardzo ładne rzeczy i nawet mam krzesełko od nich do biurka. Kiedyś może wam pokażę. Ten sklep też bardzo lubię. Mają dużo ozdób, więc myślę, że może coś uda mi się wybrać. Zobaczcie, jakie fajne, jak ktoś ma dom, to może sobie nawet taki świecznik postawić. Całkiem śmieszny. Kiedykolwiek znowu to powiem, ale po raz kolejny witam się z wami dzisiaj z pralni. Ale nie dlatego, że chcę wam pokazać moje pranie, tylko dlatego, że chcę was zabrać na chwilę do piwnicy. Ale to zaraz. Najpierw musimy wstawić pranie. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że jeszcze mi zostało jakieś 8,
8 dni prania, 8 moich, wiecie, dni w grafiku w tym mieszkaniu, w tym bloku. I już teraz mogę wam powiedzieć, że się po prostu na maksa cieszę. Ja wiem, że to brzmi irracjonalnie dla was, mieszkających w Polsce i w ogóle, ale ja przez prawie 10 lat nie mam w domu już pralki, bo w Szwajcarii no, bardzo często jest tak, że właśnie pranie jest w piwnicy, tak jak mamy tutaj, o proszę, wspólna. Dlatego zawsze odkażam, jak przychodzę, nawet przed koroną to robiłam. W każdym razie w nowym mieszkaniu będziemy mieli pralkę i suszarkę w domu. Na maksa mnie to cieszy. No i przy okazji też już oficjalnie mogę powiedzieć wam, że mieszkanie znaleźliśmy. Mieszkanie jest zaklepane, mamy już podpisaną umowę, mamy osobną umowę na kota, w ogóle też wam o tym wszystkim będę opowiadać przy okazji przeprowadzki. Także mega, mega się cieszę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, stawiam pranie i idziemy do piwnicy. Zawsze przeraża mnie przy przeprowadzce to, że trzeba ogarniać dużo rzeczy, również tę piwnicę, w której zwykle jest masa rzeczy, których normalnie się nie potrzebuje, albo nie używa. My tutaj mamy też, słuchajcie, meble. To są nasze stare meble, które miała wziąć nasza koleżanka, która po prostu mebli potrzebowała, ale okazało się, że jednak plany życiowe się jej zmieniły, wyprowadziła się do Polski. Ale tak sobie teraz myślę, że jak ktoś z was mieszka w okolicy Curychu albo przyjeżdża teraz do Curychu i będzie tutaj mieszkać i szuka mebli i nie potrzebuje na początek super nowych mebli, my też braliśmy meble od ludzi, więc to nie jest jakby nic złego, to jest zupełnie normalne, to mamy do oddania ławę oraz stół pod telewizor. Ja nie to oddam, tylko po prostu odbiór osobisty w Adliesville. No, to przy okazji ja bym się pozbyła tych mebli, a wy byście mieli coś do mieszkania. Mówię o tym, bo jak my się przeprowadziliśmy do Szwajcarii, no to też było tak, że po prostu albo coś odkupowaliśmy od znajomych, albo gdzieś ktoś oddawał przez internet. Pamiętam, jacyś ludzie z Baden oddawali szafę, my od nich szafę braliśmy. Super to było, że była taka opcja. Więc tak, więc jeżeli ktoś z was potrzebuje ławę albo stolik pod telewizor taki długi, to mamy, tylko ta ława, ona była gdzieś porysowana. Ona ma takie małe zarysowania tylko, kilka, ale generalnie no jakby na początek nie byłaby zła, więc no dajcie mi znać, jakby ktoś potrzebował, to nie ma problemu. Dobra, idziemy do domu. Jak widzicie, zdecydowałam się zostać już po domowemu, w kucyku, w bluzie, tylko pomalowałam usta, żeby trochę lepiej dla was wyglądać. Słuchajcie, no nie będziemy się spinać, zrobimy to po prostu po mojemu, czyli jest trochę chaos. Jeszcze czekajcie, sobie wyczyszczę okulary, bo chyba mi się lampa odbija. Jak widzicie, włączyłam lampę, to już dużo. Ustawiłam się na tle okna, bo pomyślałam sobie, że będzie to całkiem fajnie wyglądać. Mam pełno sierści kota na sobie, no takie rzeczy, tylko ten klucz od piwnicy w kieszeni. Poza kadrem jest okej. Dobra, słuchajcie, teraz na szybko pokażę wam, co kupiliśmy. W zasadzie, co kupiłam ja dzisiaj, co kupiliśmy wczoraj razem z Pawłem, bo tą jedną rzecz już dobrze widzicie za mną. Kupiliśmy lampki. Tylko że jak dobrze widać, te lampki są trochę za małe. One sięgają tylko na okno, nie sięgają już na drzwi balkonowe. Teraz stwierdziliśmy, że dobra, wystarczy, niech będzie tylko tak, nie jest źle, dobrze też to wygląda. Tym bardziej, że po prostu nie było drugiej paczki, więc nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to drugiej paki nie kupimy, bo już nie było. A są to lampki, coś takiego, Angel Hair. Proszę bardzo, widzicie firmę i one kosztowały, słuchajcie, tanie nie były. 79 franków, 95 rapenów i kupione były w Mikasa. Także od razu będę wam pokazywać. Czuję się dzisiaj jak prawdziwa youtuberka, słuchajcie, pokazując wam, nie mam takich rzeczy, więc nie przyzwyczajajcie się, ale słuchajcie, obiecałam wam, że razem z wami się przygotuję do świąt, więc ten film jest już poniekąd takim trochę przygotowaniem, bo właśnie, może bardzo ważna informacja na samym początku tego całego holu zakupowego. Szwajcaria dała Polskę na listę krajów, które muszą, z których po przyjeździe do Szwajcarii trzeba odbyć kwarantannę. Lista będzie obowiązywała od 14 grudnia, także jeżeli mieliście w planach przyjechać tutaj na święta, albo mieliście w planach ze Szwajcarii wyskoczyć tylko do Polski na parę dni i wrócić, to miejcie na uwadze to, że później czeka was kwarantanna. Więc no my już zdecydowaliśmy, że na pewno nie jedziemy do Polski. Zostajemy w Szwajcarii, święta będziemy spędzać we dwójkę z kotem. Gdzie jest kota? Łatka! Hej! W każdym razie musicie mieć na uwadze to, że ta kwarantanna będzie, więc my zostajemy w Szwajcarii, święta będą w Szwajcarii. Dlatego też staram się
wiecie, przestroić w tym roku dom bardziej. Będzie fajna choinka, ale to dopiero za parę vlogów się wybierzemy po choinkę, bo to 12 u nas będzie dopiero tak z choinkami. Wszystko już powyciągałam z papierów, żeby się wam tutaj nie szeleścić. I może zaczniemy od tego, że na pierwszy sklep, w którym byłam dzisiaj, to był Depot, widzieliście. I to jest sklep jeden z moich ulubionych w Szwajcarii z takimi rzeczami. Ja mam kilka rzeczy od nich. I w zasadzie pokażę wam dzisiaj to, co u nich kupiłam, a kupiłam chyba niewiele, ale czekajcie, jedna rzecz, a za mną jest, za mną jest. Więc pierwsza rzecz to jest taka mata, ona tutaj jest w przód. To jest taka mata, patrzcie jak pięknie odbija światło, ona jest złoto-srebrna. Patrzcie jaka zawodowa vlogerka wam wszystko będzie pokazywać. Ona kosztowała 5,95 i w planach mam tak, że po prostu ją położę na ławie i na niej będzie świeca i będzie ładnie wyglądać złoto-srebrno, wiecie, święta i w ogóle. Więc później wam może pokażę, jak to zrobiłam, jak to wygląda. W tym samym sklepie kupiłam dwie bombki, bo te bombki, jak ja zobaczyłam, to po prostu zwariowałam i stwierdziłam, że ja muszę te bombki mieć, bo mamy jakieś bombki w piwnicy, to widzieliście, że byłam tam ich trochę poszukać, ale mamy tam bombki złote i czerwone, bo taką mieliśmy choinkę chyba 2 lata temu, jak tutaj zostawaliśmy, czy 3. I te bombki są spoko, ale ja nie chcę w tym roku czerwonej choinki. W tym roku chciałabym, żebyśmy mieli choinkę złoto, brązowo, białą, taką z jakimś drewienkiem, z jakimiś tam śmiesznymi bombkami, coś. Więc zaraz wam pokażę, co dzisiaj udało mi się zdobyć za tą choinkę. No i właśnie są te bombki. Bombki, słuchajcie, są białe i mają misia, mają pięknego misia, po prostu bardzo mi się one spodobały. No i wzięłam dwie, jak widać. I jedna taka bombka kosztowała 4,95, także nie były tanie, ale no zobaczcie, nie były też jakieś bardzo drogie, więc zdecydowałam się je wziąć, bo po prostu są cudowne. Bardzo, bardzo mi się podobają. I w depo jeszcze wzięłam taki pojemniczek na serwetki, proszę bardzo, taki no pojemniczek na serwetki, to tu pokazywać, tak mówię prawdę. Ale potem wam pokażę, bo w innym sklepie wzięłam serwetki do niego. I on kosztował 9,95. Przy okazji wam w ogóle pokażę, jakie są ceny w Szwajcarii, jeżeli chodzi o takie świąteczne rzeczy, bo myślę, że może niektórych z was to zainteresować. A ci, którzy w Szwajcarii mieszkają, mogą stwierdzić, że hej, kupię sobie coś takiego, bo jest fajne i spoko. No, starałam się wybierać takie, wiecie, rzeczy fajne, ładne i dobrej jakości. Dobra. A dalej również z Depot mam... taki obrusik, taki mały obrusik, tylko jak, o może tak, jak mi się uda go wam pokazać. On jest, czekajcie, go może pakuję. On jest 40×150, więc tak po prostu na ławie będzie sobie wisiał. I on, słuchajcie, jest taki beżowy, bardzo jasiutki, prawie biały i ma po prostu takie złote śnieżynki. Halo, ostrość, o jest, widzicie? No, super. Bardzo, bardzo mi się spodobało. Stwierdziłam, że będzie fajnie. Tym bardziej, że właśnie choinka w tych kolorach, więc jak najbardziej będzie pasował. To z tego sklepu chyba tyle. Następnie byłam, pojechałam do Sin City i właśnie widzicie, u mnie to też jest tak, że ja nie lubię tak jechać i chodzić po wielu sklepach. Widzieliście zresztą, jak szukałam mebli. Raczej robię tak, że wchodzę po drodze gdzieś i na przykład depo znajdziecie na dworcu głównym w Zurychu. On jest w podziemiach niedaleko peronów 41-44. I tam naprawdę dużo rzeczy jest, tak jak mówię, ja tam czasami kupuję też latem jakieś ozdoby, czy jakieś serwetki, takie rzeczy, więc po prostu tamten sklep znajdziecie. Później pojechałam do Sea City, które mam po drodze do domu, więc jakby też spoko. I w Sea City byłam w 3 sklepach. Pierwszy to był sklep, którego nazwy nigdy nie potrafię wymówić. Sistrene Grenes? Tak się nazywa ten sklep, ja wam go pokazywałam. To jest taki sklep skandynawski i kupiłam tam, jak widzicie, serwetki. Kupiłam serwetki jedne z choinką po prostu, a drugie takie zielone, myślę, że też, o, teraz widzicie, myślę, że też będą fajnie wyglądać, będą pasować. No i oczywiście, zobaczcie, Ideolo, pięknie, perfekcyjnie po prostu jest. Bardzo mi się podoba i strasznie szeleszczę, sorry. O. No i jak na złość akurat stamtąd nie mam tego. Ale one nie były drogie na pewno, kurczę, naprawdę. Przepraszam, nie pamiętam, nie zapisałam sobie i taki jest efekt. Później poszłam do Butlers, ale to zostawię na koniec. W międzyczasie byłam jeszcze w Cop City i w Cop City kupiłam tylko 3 rzeczy, także niedużo. Kupiłam 2 gwiazdki na choinkę. Takie, one są jakieś takie metalowe. Kupiłam 2 takie gwiazdki. O, tak wam pokażę. Normalnie nie wiem, czy ktoś jeszcze tak na YouTubie coś pokazuje, no ale ja wam tak pokażę, bo mi jest tak łatwiej ostrość... O, ładnie złapało.
I one są takie na sznureczku, także kupiłam dwie takie ciemne, bo właśnie czegoś ciemnego potrzebowałam, myślę, że będą spoko. I kupiłam tam jeszcze, aha, i tu nie były? Widzicie, ja nie robię takich rzeczy na co dzień, to ja nie potrafię. 3,95 jedna taka gwiazdka kosztowała. I wzięłam jeszcze serduszko, takie z dzwoneczkami. O, coś takiego, też wam pokażę w ten sposób. I ono kosztowało też 3,95, także fajne i słuchajcie, bardzo mi się to podoba, myślę, że będzie fajnie wyglądać na choince. No, fajne, fajne. Dobra, to by było na Cop City. Jeżeli chodzi o Butlers, to jest w CCT również i tam kupiłam kilka rzeczy. Zacznę może od takich, które mam po dwie. Kolejne gwiazdki, tym razem one kosztowały 2,95 za jedną i te gwiazdki są drewniane, ale są takie pomalowane na złoto. Teraz możecie zobaczyć. I po prostu wzięłam dwie takie gwiazdki, myślę, że fajnie będą również na choince wyglądać, tym bardziej, że właśnie celuję w te kolory. Wzięłam również dwie takie złote śnieżynki, czekajcie, proszę, piękne śnieżynki, widać je. Raz, dwa, trzy, jest ostrość, brawo. Przy okazji widzicie moje paznokcie. Zaraz je wam pokażę z bliska, bo też dzisiaj widzieliście, że byłam je robić. Śnieżynki wyglądają tak i one kosztowały 5,95 za jedną. Także nie najtańsze śnieżynki, ale myślę, że fajnie wyglądają. One są takie lakierowane. O, a paznokcie zrobiłam takie, słuchajcie. Jest świątecznie? Jest świątecznie, no. Myślę, że fajnie wyszły. Dalej mamy 5,95 kosztował łosiek, taki śliczny łosiek, bardzo mi się podoba ten łosiek. Cieszę się, że udało mi się go złapać, on też jest taki właśnie lakierowany, drewniany, z takimi złotymi zdobieniami. I w tym samym sklepie jeszcze za 9,95 kupiłam metalową ozdobę na choinkę, a jest to takie serce, coś takiego. Nie wiem co to jest, jakaś sarna, jeleń, coś, nie wiem, jakieś takie stworzonko. Chyba sarna, ale bardzo, bardzo mi się to spodobało, więc też to wzięłam. To jest dosyć duże, widzicie, przy mojej ręce. Także to i to kosztowało 9,95. I na koniec tam jeszcze, słuchajcie, wzięłam bombkę, która bardzo mnie rozbawiła, bo jest to bombka w kształcie, czekajcie. Bo jest to bombka w bardzo nietypowym kształcie. Mianowicie jest to bombka w kształcie pada do Xboxa. Proszę, jest przepiękny pad do Xboxa. Szkoda, że jest czarna, nie biała, no ale i tak jest spoko, wygląda bardzo fajnie i ona była dosyć droga, bo ona kosztowała 13,90. Także dosyć droga ta bombka była, ale pomyślałam, że Pawłowi się spodoba i oczywiście bardzo mu się spodobała. Także będą, słuchajcie, drewniane ozdoby i będzie jeden pad. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o ozdoby. I w ogóle, słuchajcie, ja też nie chcę kupować ozdób za dużo, bo nie mam tak naprawdę jakoś wiele, ale coś tam mam i wpadła na pewien pomysł, bo widziałam bardzo dużo takich fajnych szyszek, które po prostu były przerobione na bombki i pomyślałam sobie, że takie szyszki by mi też idealnie pasowały, ale po co mam je kupować, skoro ja mam taką paczkę szyszek, które mam już parę lat i ja je po prostu wystawiam co roku na jesień, wiecie, robię sobie jakieś tam ozdoby z nimi i pomyślałam sobie, że ja mogę przecież sama... Że ja mogę przecież sama te szyszki przywiązać do nich sznurek i po prostu mieć wtedy taką szyszkę na sznurku, nie? Tym bardziej, że te wszystkie inne rzeczy są na szarym sznurku, więc jak to przyczepię, to też będzie fajnie. I tych szyszek mam chyba z 10 będą mi robiły po prostu za dodatkowe bombki. Tak sobie wymyśliłam. Dajcie znać, czy to dobry pomysł. Mam nadzieję, że tak. No, mnie się podoba, więc jakby spoko. O Boże, strasznie długo gadam o tych rzeczach, które kupiłam. Jednak kupiłam więcej niż myślałam. Ale dobra, mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. I na koniec pokażę wam jeszcze, co kupiłam na Wigilię do ubrania. Takie bardziej śmieszkowe, ale pomyślałam, że wam też pokażę. Rzecz pierwsza to jest sweter. To jest sweter tak naprawdę... Przykleiło. Dla mnie pierwszy sweter, już wam pokazuję. Sweter wyhaczyłam w C&A. Sweter wygląda tak. Piękny, jest ogromny. Ja wzięłam rozmiar XL i widzicie, że on jest ogromny. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że tak sobie pomyślałam, lepiej mieć duży sweter, można wtedy się najeść, nie trzeba wciągać brzuszka, co nie? Więc wzięłam taki wielgachny sweter.
Świetny jest, myślę, że na Wigilię będzie idealny. A dla Pawła wzięłam koszulę. I w ogóle jak on zobaczył tą koszulę, to powiedział okej, chyba mu się podoba. I Pawła koszula prezentuje się, słuchajcie, tak, nie wiem, czy będziecie widzieć. Ona jest tak świąteczna, że po prostu szaleństwo, nie? I tak, będziemy ubrani na święta, zrobimy zdjęcie, to będziecie mogli je zobaczyć na Instagramie. Bardzo mnie ten haul zmęczył, ale mam nadzieję, że się Wam podoba. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych rzeczach, które nabyłam i o tych rzeczach, które jak planuję przestroić tutaj mieszkanie. Planuję dzisiaj zmienić ozdobę przy tutaj przy oknie, bo tam jeszcze są dynie, także wezmę jedną ze starych ozdób. No i ja już będę powoli kończyć tego vloga. Winko jest, z tyłu zrobiłam taki stroik. Nie do końca to mi się podoba, bo ta świeczka jest trochę na niego za duża, ale będę, wiecie, to jeszcze wszystko tutaj zmieniać, także finalny efekt będzie na pewno trochę inny. W ogóle to, czego wy nie widzicie, to jest takie zabawne, bo w ogóle firanka jest za krótka. Nie patrzcie na to, wiem, że to widać na filmie. W nowym domku będzie długa, teraz jest krótka, bo kot żre firanki. No, takie życie z kotem. Nieważne. Tu ładne tło, tutaj w miarę okej, a tutaj patrzcie. Tutaj jest rower postawiony, także ja go odsunęłam, żebyście mogli widzieć efekt za mną. Dajcie mi znać, jak taki film się Wam podoba. Ja zawsze mam ogromną radość z kręcenia takich filmów, ale przyznam się Wam zupełnie szczerze, że zawsze mam też trochę stres, jak Wy taki film przyjmiecie, no bo gdzieś tam raczej robiłam takie vlogi tematyczne, albo vlogi z podróży, albo jakieś takie vlogi z wyjazdów czy coś, a teraz poszłam w te takie luźniejsze vlogi. Ale powiem Wam szczerze, że tak, bardzo przyjemnie mi się je kręci. Nie ukrywam, łatwiej się je montuje, no bo jednak to są vlogi z jednego dnia, a czasami nawet krócej. Także na razie myślę, że zostanę przy tej formie. Jeżeli chcę robić dwa filmy w tygodniu, to zdecydowanie zostanę przy tej formie. Ale mam nadzieję też, że ona się Wam podoba. Dajcie mi znać. I co, widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Następny film to jest ten, o który sporo z Was pytało, czyli kolejna część filmu o Szwajcarach. Także wpadajcie na Instagrama, żeby zobaczyć pytanie, które będę do Was miała. I co? I widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć!